serdecznie wszystkich. Zapraszam 16 stycznia, za 3 tygodnie lecimy na Kubę. Oczywiście nie trzeba paszportu covidowego, tak powiedziałem. Wielu ludzi tam pyta, piszą do mnie. Bilet jest oczywiście w tym roku bardzo drogi. Cena jest taka, jak była w tamtym roku. A bilet podrożał, bardzo duże pieniądze. Także kto będzie chciał tanie, ja jadę przez Francję, a więc bilet mam droższy troszeczkę. Przez 2000 taniej bilet jest tańszy, ktoś pojedzie z Niemiec przez Frankfurt. Również tam jest, można wyjechać tamtąd i potem z Frankfurtu na Kubę. 8 godzin, 9 godzin się leci na Kubę. Chcę właśnie to powiedzieć, dzieci ludzie, tam jest www.lodówka.com. Tam sobie wejść, udzieli wam wszystkich informacji. Jedziemy, oczywiście słońce, temperatura 30 stopni. Ja się przygotowuję, jestem w sanatorium. Przygotowuję zabiegami do tego, żeby tam jechać w pełni sił i zdrowy. Jestem po wypadku, teraz po uszkodzeniu płuc, bo zaatakowały mnie moje krowy. Także teraz buję stancia. I już 16, kto będzie chciał jechać na Warszawie, na was czekam, jak zwykle koło fortepianu. Rewelacyjny wyjazd bez paszportu covidowego. No oczywiście ceny nie są moje ceny, ja nie wykluję, ja pewnie na tym nie zarabiam. To robi niestety linie lotnicze. Cena, jak mówię, jaka była, taka jest. Pozdrawiam wszystkich serdecznie w Polsce i zapraszam, kto będzie chciał, za miesiąc lecimy z Warszawy. Druga grupa poleci z Frankfurtu, jest tam bilet oczywiście o 2000 zł tańszy, także można się zapisywać na stronie, wszystkie informacje. Sandra udziela informacji. Piszecie, ona odpowiada, czy podajcie swój telefon, ona dzwoni. Dziękuję, pozdrawiam z takiego wspaniałego ośrodka i do zobaczenia na lotnisku w Warszawie. Dzięki.